Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia, w Chrystusowym kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, które jesteście świadkami miłości większej do Chrystusa wobec Kościoła i świata. Drodzy bracia i siostry, tworzący wspólnoty rodzinne i tę wspólnotę parafialną pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej. Pozdrawiam wszystkich łączących się z nami poprzez przekaz zarówno radiowy, jak i telewizyjny, w tym również moją diecezjalną telewizję Tygodnika Katolickiego Niedziela. Kolekta mszalna dzisiejszej niedzieli rzuca pewne światło dla zrozumienia czytań biblijnych. Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. I zarówno prorok Izajasz, jak również autor Psalmu 80 i święty Mateusz Ewangelista głoszą nam przypowieść o odrzuconej miłości Boga, a jednocześnie zwycięskiej miłości miłosiernej Boga. Piąty Ewangelista, którym tradycja słusznie nazywa proroka Izajasza, ukazuje starania Boga o piękno i owocność Jego winnicy. To wszystko, co Bóg czyni, wypływa z daru miłości. Dlatego oczekuje owoców, przestrzegania Bożych przykazań, sprawiedliwości, która w Biblii oznacza świętość, a oto spotyka się z niegodziwością, gwałtem i cierpkimi owocami. Ale taka jest wolność człowieka, posunięta aż do granic nie tylko negacji miłości, ale odmówienia Bogu miejsca w swoim życiu. Dlatego po nauce i ostrzeżeniu proroka możemy wyśpiewać naszą skruchę słowami Psalmu 80. Powróć, Panie, chroń to, co zasadziła Twoja prawica. Odnów nas, Panie, Boże zastępów, i daj nam nowe życie, a będziemy zbawieni. Widzimy więc, że owocność winnicy nie przyjdzie bez wysiłku człowieka i prawdziwej jego przemiany sumienia i modlitwy serca, która zawsze będzie pragnieniem spotkania z Bogiem i uzgodnieniem Jego woli z naszą ludzką wolą. W tym samym duchu pouczy nas dzisiaj święty Paweł w końcówce swojego listu do ulubionej, umiłowanej wspólnoty w Filipian. W każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i w błaganiu z dziękczynieniem. Po modlitwie wzywa również nas do przemieniania w czyn chwalebny wszystkiego, co prawdziwe, co czyste, co sprawiedliwe, co miłe Bogu, co zasługuje na uznanie. To bierzcie pod uwagę. W Ewangelii zaś świętego Mateusza Jezus podejmuje
ten sam temat. Dramat odrzucenia zarówno proroków pańskich, mówiących w imię Boga i wybranych przez Boga, jak i posłanego na świat Bożego Syna. Lecz ostatecznie położy nacisk na nadzieję, że pomimo wrogości i odrzucenia samego Chrystusa, Bóg był i pozostanie ostatecznym zwycięzcą w ludzkiej historii. Drodzy bracia i siostry, to odrzucenie Jezusa przez ludzi jako żywego kamienia, który stał się głowicą węgla, powtarza się w historii ludzkości i sięga również naszych czasów. Przywołajmy tutaj dwie bardzo charakterystyczne wypowiedzi, a ośmielam się powiedzieć wprost prorocze, następców świętego Piotra w osobie świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Pierwszy z nich w czasie Kongresu Eucharystycznego w czerwcu 1987 roku wołał w Warszawie: choćby nie wiem jak daleko poszedł w świecie sprzeciw wobec Boga, chociażby nie wiem jak daleko ludzie układaliby sobie życie wbrew Bogu i poza Bogiem, aż do Jego negacji, to nikt i nic nie wykreśli tego faktu, jakim jest krzyż na Golgocie, i tego faktu, jakim jest Eucharystia. Uobecnienie tajemnicy krzyża i zmartwychwstania aż do skończenia świata. Te same prawdy wyraził również Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy 27 maja 2006 roku na czuwaniu z młodzieżą polską w Krakowie mówił: nie trzeba wielkiej bystrości umysłu, by dostrzec wielorakie objawy odrzucenia Jezusa, również tam, gdzie Bóg dał nam wzrastać. Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych. Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotykacie tych, którzy pogardzają fundamentem Jezusa, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się. Wiara musi przejść przez próby. Wiara żywa musi ciągle wzrastać. Nasza wiara w Jezusa musi często się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze. I kiedy dzisiaj rozpoczynamy w tej świątyni i w kilkunastu świątyniach waszego miasta jubileusz stulecia powołania do istnienia duszpasterskiej archidiecezji, chcemy prosić, aby nasze życie, tak jak do tej pory, było budowane na trwałym fundamencie, którym położył sam Bóg, a którym jest Jezus Chrystus.
i na tej drodze w sposób szczególny prowadzi nas Jego i nasza Matka Maryja, którą tutaj w tej świątyni przeżywamy jako nie tylko Matkę i Królową, ale od pokoleń, jako przedziwną pomoc i obronę. Dlatego prosimy ją, Maryjo, bądź z nami w każdy czas. Bądź z nami dzisiaj, kiedy dziękujemy za stulecie istnienia diecezji. I bądź z nami zawsze. Amen.